Tom. prosiaczek Tom, Klasik. nie da się tego znaleźć stary w internecie Wiesz, dlaczego? próbowałem po swojemu znajomemu to pokazać To jest Witness Protection Program <laughs> <laughs> ale wyobraź sobie <laughs> że... on no, widział gówno rozumiesz? No, widział <laughs> jest w polskim internecie, nie przypomnę sobie czy to była strona internetowa, czy to były komentarze na Onecie, ale ktoś zadaje pytanie dokładnie o to, o to gdzie znaleźć prosiaczka Toma mm -hmm. i opisuje, i że tam był ten jego ptak tak, Izydor. Izydor, tak czy siak. Tak. tak. Ale to jest ciekawe, bo to był dość zabawny serial. Przyznam, że się przyśmiechłem, ale później <laughs> też. <laughs> później jak z czego? ten... Czekaj, go takie zwyczajne przygody, tam do kuferka chował rzeczy. Faktycznie, ale był jeden odcinek, w, której, w którym, jeśli mnie pamięć nie myli, on był w stacji telewizyjnej i był odpowiedzialny za prognozę pogody. I był wyjątkowo zabawny. No ale potem też się wszystko zepsuło, wiadomo. W momencie, kiedy Elton John, no bo potem, wiesz, wcielili prosiaczka Toma do wojska, on się tam trochę dochrapał, trochę wyższej, dochrumkał się wyższej szarzej i był sergentom. Tom. <grystanie> Co, już zaczęliśmy nagrywać? Tak. A, no dobra, no to skończymy już. Nie, uszanowanie, jestem Bartosz Zalewski. Kasper. To kolejny odcinek jubileuszowy jedenasty. Jest, świętujemy. Tak, tak jak jedenasty było apostołów. Tingo. Dzisiaj wyjątkowo y, pijemy piwkowe dwójka. Ale ja się nie czuję y, już źle na ten temat. Faktycznie, a samo. ja zaś y, jestem chory, więc to mogę. Y, mm, no y, to nie, to ale. <noise> szczerze, y, po prostu y, miałem kilka dni takie zmęczonych. I dzisiaj też chyba będę dosyć tak powoli mówił, y, no ale to może i lepiej, bo <noise> słyszałem zarzuty, że za szybko mówię. Może jakieś. Kokoro. A, kokoro! Nowy e, odcinek e, ty, tych, e, nie wiem, jakiegoś dobrego, jak się nazywa e, ten e, dziwaczne anime, w które się nigdy przyznam, nie, nie wkręciłem, ale widziałem je po wielokroć, e, czyli Yoshi, tak on się nazywa? Yoshi... E, Yoshi Bizar Jojo Bizarre Adventure, tak to się nazywa, kojarzysz to może? Nie. A może Uu, tak? Co cały wszechświat taki... z takimi przegiętymi typami wielkimi, przypakowanymi, którzy chodzą i mają takie dziwne fryzury i siedzi, dzieją jakieś straszne, dziwne rzeczy. E, niedawno był kolejny, wiadomo jak to w niektórych anime, mamy nie tyle reboot, co jakby opowiedzenie tej historii w pewien odmienny sposób od tego samego, no w sumie to jest reboot. To, co miało miejsce powielokrotnie na przykład z kapitanem Jastrzębiem, czyli e, Czubasą. Czubasa. No, Czubasa jest ciągle młody i jeździ tylko na kolejne World Cupy. Tak, no? skumany, bo, ja, bo wiesz, kiedyś tak było podejrzenia wobec zawodników z krajów, w których nie najlepiej były e, rozwinięte e, rejestracja urodzeń, że oni właśnie ściemniają i tak samo jest w Japonii. Tam ludzie wiesz, mówią, nie, ja, 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 mogę. Na... Radarzy, no tak. Proszę mnie wystawić, ja tam 107 lat. Kędzili! No fajnie. I to prawda. Tsubasa dalej wierzy. Ale przecież niedawno właśnie chyba był w 2002 ostatni reboot Tsubasy. Także naprawdę nieodległe czasy. No Od... to tylko. 18. Lat. No. Ach. Mm. No, witamy was z naszego studia. No, musimy chyba znowu powiedzieć, że mamy potwierane wszystkie okna. Jest bardzo ciepło. Nie ma Na zewnątrz tego gra muzyka, ludzie piją piwko. Piją. Dzieci się e, tak, nasz dzisiaj capoeira jest nieczynna. Naszczęść. Albo po prostu umarli wszyscy. <laughs> po prostu zaczęli i, i umarli, bo się podusili <laughs> od smrodu Ka własnych Tak, Master miał tak myśleć. Siedzi tam pewnie Eddie Gordo i myśli sobie. Czy mogę wpuścić jeszcze jednego człowieka? Zarobię na tym 5 zł. Dobra, spróbujmy. I to był po prostu już limit absolutny, jak zaczął pokazywać technikę boskiego wiatraka nogami. W ogóle, co to za problem w capoeira? Wchodzisz, wciskasz X albo e, kółko. X kółko. X kółko, X kółko, X kółko. Ja to umiem od razu. Prościutkie, Dokładnie. prościutkie. Słuchaj. O, ktoś, ktoś kosi chyba też. Tak, kosi trawę, skurr. Jestem, ale dobrze. Dobra, przyznajmy się, że my na ulicy nagrywamy. <grystanie> Tutaj wyszliśmy dzisiaj... Pod kocem. Byłem <grystanie> kiedyś takim z... bardzo grubym kocem. <grystanie> Kosmo 2, 2 metry grubości, <grym> <grym> nie tylko metry długości, ale, <grym> ale kwestia jest, że kiedyś była taka zabawa w mniejszych miejscowościach, na pewno na Dolnym Śląsku, nie wiem czy gdzie indziej, również, że polegała zabawa w cykora, jak słyszałeś o niej? Nie, nie cykora tylko cykora po prostu, czy ktoś penia. <grym> czy ktoś penia, ale no, Czy to było związane? Z traktorem, z kombajnem, nie, nie, z samochodem? Nie, trzeba, z samochodem, Aha. ale nie jechało się samochodem, tylko... Wchodziło się do kartonu i się podsuwało jak najbliżej drogi. I trzeba było zobaczyć, jak najbliżej da się podejść do środka drogi, żeby cię nie trzepnął samochód. Były takie gry, naprawdę. E, ja sam nie partycypowałem. Ja Ludzie. Byłem... No, ja bo, tylko... no bo na tak. wsi, jak na rybach, nie ma co robić. Nie ma co robić. <laughs> Dlatego zgodnie ze wskazaniami wędkarskich wiadomości, baty. Strzelanie no, z batą zawsze jest. na propsie. Wszyscy baty. E, A jeszcze tu przedeć tym. Znowu ten skurwysyn pod mostem grunwaldzkim chce przelecieć. Ten Szmaciarz, jak mu tam Świtztalski, czy jak on się zwał. Ktoś przelecił kiedyś pod mostem e, grunwaldzkim. Samolotem? Salotem, tak, jednopłatowcem. To było chyba w latach 70. E, co ciekawe, niewielu jest świadków tego zdarzenia. Chyba tylko kilka zdjęć i od razu potem, jak facet przeleciał, go aresztowano. Oczywiście go tam wypuścili e, tak dwa lata temu. Nie, ale, ale jest coś, co się zdarzyło. A jeżeli zobaczycie, jak niewiele tak naprawdę dzieli most grunwaldzki od Tafli wody, to się powie, że tam nawet samobójstwo ciężko popełnić. A co no, no, tam dom na wodzie zaraz cię wyłowi. Faktycznie. Podpłynie. Dom cię wyłowi. pod cię wyłowi. No to, ha, halo, pan Miyazaki, mam, mam nowy pomysł na ten, na, na, sem, na... Na film. Słuchajcie, co tam się ciekawego działo. Dzisiaj będziemy mówić troszeczkę więcej o sprawach pobocznych, o których nie mieliśmy okazji ostatnio, ponieważ ostatnio zrobiliśmy taki trochę infodump, zebraliśmy wiele gier, Wszystko wiele tematów. Wszystko było. I o Ten... Endgame w końcu tak. A ja widziałem Johna Wicka. No właśnie. Um... I jak. No, nie. Hmm. no, za dużo nie. fabuły, tak. no, za dużo no, że fabuły. fabuły, no Przyznam, to, że... to, to, się, ten film tak? się rozpada w momencie, bo to już jest takie, wiesz, cheesy trochę mm -hmm. i ten film się rozpada w momencie, ten, ten, to cheesiness przejmuje tę piękną choreografię tego, nie, I, i to mi przeszkadzało. Ja bym powiedział w drugą stronę, dla mnie było za dużo tego klepania się po mordach, takiego bezsensownego. A to, nie, nic z niczego to nie wynikało ja nie widziałem, To o też co inna chodzi. sprawa, to też inna sprawa, że w pewnym momencie się złapałem na tym, że tak mówię, dobra, niech już ta się skończy, niech się zacznie następna walka tak. po prostu, nie? Było kilka takich smaczków, na samym początku w ogóle, no ta scena z... Jak z, się bibliote... rzucają nożami, tak. Jak się rzucają nożami też, ale scena w bibliotece, jak tak. on pacyfikuje tego gościa książką, O. Pacyfikuję. No, alicja też się mówi. aż tak odwróciła no. w pewnym momencie. Ja też był, tak, aż się obrzydziłem, jak mu na koniec skręca kark tą książką, jeszcze w Strasznie. ogóle. I to jaką kom... jeszcze? Stefani Meyer zmierza. <laughs> <laughs> no, ale po, i po, i podoba, i, i, za chwilę potem właściwie następuje scena, gdzie on y, składa ten rewolwer. Mm -hmm. Tam y, łączy dwa rewolwery ze sobą, ma jeden nabój, i tam leci taka, zaczyna być taki pełna patosu muzyka się robić i w ogóle i on po prostu robi ten jeden strzał, taki trochę throwback do Indiany Jonesa, pewnie, a pewnie nie. Strzela, ta muzyka automatycznie tak i się kończy, nie jest taki surowy, rzeczywisty brutalizm tak, tylko i, i to, Ale to jest jeden z niewielu momentów, gdy on, on właściwie jest tak jak na poziomie pierwszego filmu. Drugi film był już taki przesadzony, komiksowy, przyznam. I jakoś takie właśnie, ni... ani w jedną, ani w drugą stronę, bo mamy tam tutaj jakieś poszukiwanie szejków na, na pustyniach, No, mamy... wiesz, już właśnie... z drugiej właśnie... strony psy ludziom szarpią twarze, co mi... ja przyznam, nigdy nie mogłem jakoś spokojnie bardzo patrzeć. To jest mega przerażające. No nie, no to jest okropne. Tak, te psy są, są przerażające w tym filmie. Ale liczyłem właśnie na to, że wiesz, że to jest, że, że ta scena mówi wid wid widowni, no nie oczekujcie czegoś takiego, a było tam za dużo takich wystylizowanych rzeczy, które były... Trochę, mhm. trochę takie kampowe, nie? Te smyczki, jak tam elektryczna Vanessa May grała. Patrz, przypomniałem sobie tak o elektryczną Vanessa, Vanessa May na skrzypcach. Okej, okay. I to było, już, to było już dla mnie za dużo. No i właśnie to przenoszenie się, wiesz, ta wielka skala tego. Właśnie, więc... trochę zaszkodziło temu filmowi, bo yy, przyznam, że drugi też był taki trochę, było to jakiś. Póki pokazywali ten, ten taki dziwny świat, ja mówię, co, coś tam y, tajne stowarzyszenie tych morderców, którzy tam siedzą, jakieś pin-up gerle i prze, przeciągają tak. kable, jeśli co to się jest. I to było zajmujące, ale w, teraz nastąpiło tego rozwinięcie i przyznam, że co, no. oni są, trochę za, za poważnie traktują tą jakby element, że to ma być, oni za poważnie traktują, że to ma być żart. I, tak. i, I że tak wiecie o co chodzi, to nie jest do końca. Mówię, no dobra, ale posadźcie to gdzieś. No. Jest, jest kilka momentów ciekawych, przyznam. I sam Kijanów jest, jest dobry. Świetna choreografia niektórych walk, ale faktycznie Jasne. są one za długie, miejsce. Ale Berry też okej. Okay. Ale też taka ta z tym psem. Ale Z psem. Tak. No, było okej, okay, ale. O. o, o. No, przyznam, że na pewno będzie kolejny film, bo i ten film sobie świetnie podobał No tak, no, też ustawiają ten kolejny film. Nie, co? No, zabrakło mi też jakiejś takiej właśnie, no, w dwójce mieliśmy Komona i on był, tak? Mieliśmy Komona i mieliśmy tą dziewczynę, ja nigdy nie pamiętam jak ta aktorka się nazywa, aktorka, modelka, DJ-ka i radioprezenterka. Paris Hilton. Żyjemy w takich czasach, że każdy ma 14 tytułów. D&D D &D w 4,5 polecam multiklasowe. No tak. Mówię, że a propos, będę miał okazję porozmawiać w ramach nieporozumienia, nie wiem, kiedy ono wyjdzie, ale w poniedziałek. No, psuję teraz timeline kompletnie. jeżeli ktoś siedzi na, na tablicy, układa, co kiedyś się dzieje, od razu, kurwa, weź tę włóczkę i uszyj z niej sweter dla babci, bo to się nie uda, ale będę miał okazję rozmawiać z człowiekiem, który stworzył swój własny system RPG i dosyć o. popularny, więc nice. to już niedługo. A sam faktycznie film, no nie wiem, czy był niezbędny, no, przyznam tak, ale dobra niech będzie, no już tam ja bym chciał, żeby trzeci, jeśli już będzie czwarty, żeby to było Back to the Roots. Ja cenię, sobie, ja cenię sobie filmy akcji, gdzie ja mogę powiedzieć, że na początku była minuta fabuły, na końcu była minuta fabuły, a między a było pomiędzy tym po prostu. Bite, była kopane i szczelanie. Dokładnie już. tak. Czasem nożem. Czasem krew oczywiście. Że tak. <laughs> Ten film faktycznie nie docen... Ja nie wiem. Docel... mi się Lawrence Fishburne w tym filmie, był trochę bardziej interesujący. Tak. I cieszę się, wspomniałem właśnie, że Mark Dakasos dostał. E, zatrudnienie, e, bo ten aktor znany z niektórych e, seriali z lat 90., kina kopanego, a on, Lorenzo Lamas i, i kilku innych jeszcze. E I, I był Mad Dog. E, tak, cały skład z The Raid, z Merantau e, e, no. e, Productions, od e, z genialnego filmu The Raid Redemption oraz e, kilku innych e, właśnie z tej serii, indonezyjskich e, filmów, akcji których, jak przypomnę, co w sprawia, że The Redemption jest tak świetnym filmem? E, otóż, ponieważ wszystkie tam sceny śmierci są naprawdę, bo tam życie jest tanie. To jest największą rzeczą, jaką powiedziałem od dawna. Skoro jesteśmy przy białych ludziach. E, wczoraj oglądałem polski film e, strasznych białych ludzi i to film, który się nazywał Ja teraz kłamie" e, Jest e, od... E, reżyserii. Na podstawie książki Jakuba Żulczyk. <laughs> nie, nie, nie. tak brzmi no, nie, nie. Tak brzmi. Ja teraz kłamię. Na podstawie życia Darka Gadowskiego. Nie, <laughs> wiem, czy słyszałeś... nie, nie. nie. Ja... Darek jest prawdomówny, <laughs> ale nie wiem, czy słyszałeś slangu. czasem, jak się, wiesz, bursztynu trochę, to jest, warto by pokłamać trochę. Tak. Ten słynny film, że się kłamie w dobrym towarzystwie tam, e, to, to dla Darka to po prostu urwa się piał ze śmiechu, jak to słyszę. <laughs> Mówi, no a nie inaczej, oczywiście, <laughs> Ale znam film y, reżyseria i scenariusz Pawła Borowskiego, który zadebiutował, no znaczy no nie zadebiutował, ale do jakiegoś tam pewnego rozpoznawalności filmem Zero, który, ojej, już ma kawał czasu, to już 10 lat. Film Zero jest dość ciekawy, ja nie wiem, czy miałeś okazję oglądać, to jest taka trochę mozaika. Nie, ja mam, z ja ostatni polski film, jaki widziałem, to był Dom Zły. No, to się zmieniło trochę nie. od tego czasu. Smarzowski od tego czasu wyluzował. Nie, tak? Ale, Ty co, ale co, nie, że nie ma nie. depresyjnych filmów, Nie, mówisz? tam o. wszystko jest do dupy, tam Konik Kolasek zawsze na sam koniec jest bity, Jakubik śpiewa <laughs> jebany go zrzucałem ze schodów, parafrazuję. Ten sam film poleciłbym go tobie, nie wiem, na pewno się zirytuję że będziesz go oglądał, bo wiedziałem, bo... On działa na zasadzie wielokrotnego powtórzenia. Tam mm -hmm. jest repet repeticio ad nauseum, można powiedzieć, e, bo, ponieważ niektóre rzeczy oglądałem po trzykroć, co jest irytujące już pod sam koniec i wpływa też, że film nie powinien być taki długi. Jest za długi. Ale e, pomijając też przepaskudny plakat, jest jeden z brzydszych, jakie widziałem. Zwłaszcza, że e, film. Jest nakręcony naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o estetykę i zdolności kinematograficzne. Bo coś, czego dawno nie widziałem w polskim kinie, czyli dość inteligentne przejścia między scenami, dobre sposoby ujęcia bohaterów, dobra praca kameryn w końcu, więc to było dość interesujące. Sama fabuła jest. jest um... No, nie jest trochę, może trochę za sprytna, dla, dla, for its own sake, jak często mi się mówi w anglosaskich krajach, ale polecam mimo wszystko, bo e, świetnie wykorzystane Katowice, miasto, które, oh, Katowice. które powoli Katowice. niektórym jeszcze może słuchaczom się może kojarzyć z miastem takim właśnie zasypanym grubą warstwą popiołu i pyłu, ale to jest oczywiście mylna opinia. Sprzątają raz do, na tydzień. Nie, ale jest tam naprawdę ładnie. A mam, mam jedno pytanie, zadaję mhm. zawsze to pytanie przy okazji polskich filmów, czy yy, słychać, co mówią? Słychać bardzo dobrze, co wow. mówią. Jest naprawdę dobrze udźwiękowany, choćby dlatego, że widać, że większość kwestii została dograna w poście. Więc Aha. Jest co prawda wygląda Czyli to się jak... dalej robi, bo po, to w polskich filmach było nagminne kiedyś, tak. że się nagrywało rzeczy w poście. I, I stąd te wszystkie stare filmy tak dziwnie czasami wyglądają. Ale dobrze brzmiało, przynajmniej. No. Nazywam <śmulatuj> się taki. Tak, Jestem twoim ojcem, który wychował cię bez matki. <śmulatuj> no, <wygląda>. Ekspozycja. <śmulatuj> Właśnie nie wiem, gdzie oglądałem chwileczkę takie nagranie, gdzie ktoś wygrzebał jakiś stary film z lat dziewięćdziesiątych, że właśnie jestem siostrą twojej zmarłej matki i to właśnie ja cię wychowałam. Dobrze, że w życiu prawdziwym ktoś ci tak, tak mówi? Ktoś, ktoś mówi, że jest... I to jest nieznajoma osoba jeszcze. O, wow. To jak? Nie wychowałaś? Wow. Kiedy? To masz już 18 lat, mogę ci to powiedzieć. Ale film warto zwrócić uwagę choćby dlatego, że obejrzyjcie dla tego, jak zaaranżowano... Wszelkie no, wystrój, scenografię i też przede wszystkim przestrzeń. Pierwszy raz widziałem polskie miasto, w tym wypadku Katowice, chyba z, z tego, co kojarzę, niektóre budynki i wnętrza, na zasadzie takiej, że z przyjemnością się na to patrzy. Bardzo dobrze zareklamowałeś mi ten film. Owszem, mam nadzieję, pod... że się nie roz... nie roz... Jestem pod ogromnym wrażeniem. Kurda, teraz głupio mi trochę, bo on nie jest jakiś super znowu. Ale jest... No, po... Będzie cię raził na sam początek, Ale że bo... jest po polsku. Ja no oglądamy... Mogę się założyć, że cię kurwi, że jest, że mówię po polsku. A to prosto. na bank. Czemu mówią po polsku, a nie... Polacy mają być pod butem trzecie. Tak Tylko, jest. jak inaczej sukces na arenie międzynarodowej. Fajnie, jak na, na Patronite'a teraz Shoros wpłaca tam. Ding, 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 ding. Dziesięć dolców. Shoros. Shorys! Sure Shorys sure Byc. Znany e, aktor polski. To tylko jeszcze szybko o jednym. No właśnie, dawno nie byłeś na polskich e, filmach. No to ja mam. O po. F, hicie kinowym, Diablo! Do kin, słuchajcie, na dniach wjeżdża. Kolejny wspaniały film. E, premiera już, wow, nie mogę się doczekać. Oho, słuchajcie! Hej, fani. 19 lipca. No to jeszcze kawałek no, czas. troszeczkę. E, film, który. Bo, od razu ci przedstawię. W Polsce. Długie lata nie było filmów o sztukach walki. I może i lepiej. No. Było Karaty po polsku, bardzo znany taki film, w którym było jakieś kopanie, ale... Były wściekłe pięści węża. Faktycznie, ale to oczywiście ma swoje tam... Tam też oczywiście... Trzeba przyznać, że stunt work w niektórych tych filmach był tysiąc razy lepszy niż w jakimkolwiek. Przecież oni autentycznie <laughs> tam, rozbili te samochody. Tam autentycznie człowiek miał wypadek <laughs> chyba w pewnym momencie. Ja nie wiem, to ta jest na tak... Ale wiesz co, jak kiedyś... Kolesie spadają, tłuką się i tak dalej, to nie ma żartów. To jest poważna rzecz. Ja kiedyś, kiedyś z naszym wspólnym znajomym i z jego dziewczyną zaproponowałem, żebyśmy obejrzeli ten film. tak mm -hmm. z Trochę czasu po tym, jak już je oglądaliśmy, i to było najbardziej żenujące półtorej godziny jakie i krępujące, bo ja byłem, wiesz, ja byłem osobą, która zaproponowała ten film, i tak siedziałem tam i tak. O, oh no! Zaraz, oh no! I w pewnym momencie przy lolku już musiałem powiedzieć, wiecie co. To, to jest chyba film do Budy i ja niewiele z niego pamiętam. <noise> są takie filmy. Są takie filmy, które bardzo źle się starzeją, zwłaszcza ze spadkiem ilości procentów we krwi. I chyba tak jest z nimi. No, ale już pomijając wspaniałe zasługi, jakie ma dla polskiej kultury ZF Skurcz, pomijam git produkcję nadobnym milczeniem. Mieliśmy później do czynienia z filmem Boxer, tak się nazywa. No, sprawdziłem. No, tutaj. Tak, dobry, że widzę, że jak tutaj jest, aż ci się oczy zapaliły ze wspomnień. Ale w tym roku, jednym z takich no, hitów kasowych, trzeba przyznać, zwrócił się, to jest plus, był film Underdog, w którym grał pan Erik Lubos, jeden z moich ulubionych polskich aktorów, Mamet Kalidow. O! Oh. I chyba z tego co wiem, w ogóle udziałowcem w tym filmie, nie udziałowcem, ale nawet producentem był. Było Konfederacja Sztuk Walki, czyli KSW. E, I e, ten film poradził sobie bardzo dobrze. W większości się ludziom podobał. Sam nie miałem okazji go obejrzeć. E, 11 stycznia miała miejsce. No i e, reżyserem filmu był nawet współwłaściciel KSW, Maciej Kawulski. Ale to jest. Ej, Maciej Kawulski? Tak. Bardzo. No właśnie, to podejrzanie... się nazywać KWS. K Wtedy konfrontacja K walk sztukanych. sztukanych. Sztukowanych. Szczuczego. Albo on powinien się nazywać ka Kasu... Kasuwalski, kasu Kasuwalski. Panie Maćku, apeluję <grym> o zmianę nazwiska. Słuchaj, zmień nazwisko i już. Ja mam dla ciebie trzy rady. Pierwsza rada, uwaga, to jest autentyczna rada, którą kiedyś usłyszałem. Jak się wychodzi na scenę, to warto mieć jakąś czapkę, żeby ludzie od razu kojarzyli. <grym> 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 To jakiegoś zaprawionego po prostu artysty scenicznego. Tak. To usłyszałeś na bank Druga, pytanie, da, połączone z pytaniem. Czy ty masz jakiś fanpage? A to ja odpowiedziałem rebę mam. A on mówi. A jak się nazywa? No, to nam wymieniłem. Zrób nazwę. Wyłącznie polskie dupeczki. Mówię, to, nie, to jest wszystko. Nie trochę tam trzeba popracować, Powrzucaj zdjęcia polskich dupeczek, mówię, ale wyłącznie okay. nie, no jakichś różnych, pozbieraj tam, bo będzie dużo fanów, a potem zmień na no, właściwie tak samo i panie Kawulski, trzecia ka Kaswulski sobie, Kasawulski, kas Kaszwulski, krzawulski, 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 już by było lepiej, więc ten film miał, miał, powstał, był, dał sobie radę, ale teraz będąc niedawno właśnie na filmie e, Ja teraz kłamię, miałem okazję obejrzeć też AI! Sorry, Dobra. miecz wyciąga. No, okay. <słyskanie> <summing> Ekszmy bitowe, tak. E, e, I boom jesteśmy zdemonetyzowani. Zdemonetyz <głoslesk Schedule> <me>. Koniec, tak, <summing> boom odlot. Koniec, <summing> HBO no, nas wjeżdża na, na rejony. Fuck. Jak on się nazywał? Tak czy jak się nazywał ten showrunner y, Gryotron? D.B. Vice. No. Ja nie pamiętam jak się nazywa. D.B. Jones? No jest, tam jest Dżo. Benioff i... i Benioff Weiss. i Vice. Czemu myślałem, że to jest jeden, kto się nazywa D.B., Benioff, Vice. No nie ważne. Otóż na mo moim pięknym uczętom pojawia się absolutnie niezrozumiały trailer filmu. <laughs> Fajny. Który się I się okazuje, że ten film miał, jest debiutem reżyserskim Konrada Maximiliana. E, Zapisano oczywiście przez X. Oh, I, e, początkowo film nosił tytuł Klatka, a w jedną z głównych ról miał zagrać. A w jedną z głównych ról w ogóle jest napisane. Być miał się, miał się wcielić, ale ktoś potem <laughs> to. przepisał to zdanie w połowie. Więc o, w połowie się spotkali w źle. E, miał zagrać właśnie Eryk Lubos. Produkcja filmu została wstrzymana ze względu na wycofanie się karę z oraz dystrybutora ze współprodukcji. Jednak ostatecznie postanowiono dokończyć film. Tyle mówi Wikipedia, oczywiście jest to. Zawodne e, źródło informacji, ale mimo tego e, polecam Wam, jeśli bo prawdopodobnie w momencie odsłuchiwania jeszcze ten film nie wejdzie, koniecznie obejrzyjcie trailer i, trailer i musicie mi powiedzieć, ilu jest bohaterów głównych. Bo ja nie zdałem tego testu, tak, niestety. Bo, tak, Kasper tu miał okazję obejrzeć i za chuja nie da rady odróżnić protagonistę, czyli tego, za którym mamy być, z antagonistą, ten, który jest niby ten zły. Wyglądają identycznie ci koleś, nawet te, w pewnym momencie zamieniają się kolorami gaci i to już jest tak koszmarne. Taki bo to jest film, który wiesz, ty jesteś cały czas na tutaj krańcu siedzenia, siedzisz, ty nie wiesz. Mm, to jest jak bez twarzy Cały czas od... coś... <laughs> tylko z boksem. <laughs> tylko, że z boksem. <laughs> Temu, że zdar mordę ciosem. <laughs> I tam w... przeszczep go twarz. przeszczepiają bicepsy i te i sześciopaki. <noise> tak. No, polecam też plakat, bo tu jest kolega z... po prawej nie, stronie nie. ma. <noise> Coś się tam złego wydarzyło z jego brzuchem. No, on, jego brzuch ma 2,5 metra. Ja nie wiem, jak ja bym. Znaczy, gdyby mi tyra szła tak dobrze jak jemu i że zacząłbym widzieć wyniki, bo na razie to jest No czeka. Ile on. czeka. I ma... nagle by się okazało, że mam tutaj taką takie wgięcie, jakby ktoś dobrze powiedziałeś, zauważyłeś zgniót aluminiową puszkę, to bym się trochę zdenerwował. W ogóle to wygląda jak, jak albo reklama energetyka, albo jednocześnie energetyka egoistki oporna. Nie, nie wiem w tym momencie. Ile no, ma w ogóle sz szczebli na tym sześciopaku? Raz... Dwa, trzy, no z pięć, pięć, nie wiem, że jest tyle, jest. Oj, wszystko się, da, wszystko się da dorysować, no. W każdym razie, uwagę, zwróćcie uwagę na ten, to oczywiście my tylko tu śmieszkujemy, nie ma tam jakiegoś większego jakiegoś przypału, spokojnie, no. to są tylko żarty, ale, ale film prawdopodobnie, jeżeli powstawał w takim zamieszaniu produkcyjnym, to zwykle to nie najlepiej działa na efekt końcowy. I yeah. no niestety, tym bardziej, jeżeli producent taki jak KSW się wycofał, nie, aktor Erik Lubos, który... I musieli wziąć dwóch jakichś identycznych pajaców, żeby... To <laughs> jest niewiarygodne. Po... O, chuj z wami <laughs> chodzi. Tylu jest ludzi w ogóle. Jest tylu ludzi w Polsce, <laughs> a oni znacznie dwóch... 40 milionów. No, jeszcze mogli <laughs> dobrać tych z Londynu i z Chicago. To już niewiarygodne. Ja pierdolę. Sp to wymaga już jakiegoś skilla, ale gdzieś jeszcze. Ale wiesz, tak mogli było. jednemu kazać zapuścić brodę, chociaż. I no temu tak. złemu, nie? Żeby zapuścił brodę, żeby tak Kuwa, wyglądał. przemalował jeden w opast, jeden czapkę nosi. Właśnie, śmieszną, żeby wiedzieli, że to on. A drugi ma stronę wyłącznie polskie dupeczki. I teraz mamy spokój. Każdy wie kim jest. Każdy wie jakim jest. To jest najważniejszy Ale to jest ta strona patriotyczna, by miała naklejkę na banerze Strona polska. patriotyczna. Teraz polska. Pod patronatem Andrzeja Dudy. Droga redakcja z portalu, tylko polskie dupeczki. Piszę, z przykrością informuję Was, że dupeczka z 6 maja 2018 nie jest, pochodzi z Polski. Jest, jest, jest autentyczny tweet niedawno jednego z prezesa polskiej Fundacji Narodowej: Ja w swoje, na swój urlop zamierzam kupić meble red, black and white. Ponieważ to polska firma, tworzona w Polsce, na co odpowiada dziennikarz z Gazety w Sieci. Tak, ale właściwie jest świadkiem Jehowy. I nie dogodzisz, no I jak orły. żyć. I, I orły zapierdalają w tle, kurwa. Bum, Andrzej Duda, bo czarny, bez koszuli się pojawia. HMMM! SZAKA! Przepraszam, zwaliło poziomy. Jakie kurwa, wiesz jak, w Polsce już nawet nie możesz mebli robić, żeby cię kurwy nie chciały zesrać, jakiś Cezarek, myze śmierdzące. Też raz przygnąłem, ale zasłużenie, zasłużenie, jebać typa. Okej, no, okej. Okay, okay. no, ale śmieci. Jest kiechowy. Myślę, że i film Pol wyłącznie polskie dupeczki by tam były. I PN by zajrzał. I się ukazało, kurwa. Urodził się w 93, ale na tak. bank miał coś do czynienia. Tak, tak, tak. Jego telewizja Republika. No ale szokujące. Właściciel wyłącznie polskie dupeczki: de, 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 de. A propos, słuchajcie, mamy najwyższy czas na sponsorów e, legendarnych. Tym razem, jeśli chodzi o nas e, nieustający. I dziękujemy oczywiście firmie Lenur e, za wsparcie. E, dostaliśmy od e, powiadomienie na SMS. Nie wiem, czy wy też dostaliście, ale jest napisane: Uwaga, e, Daniło Ech. Co za człowiek? Były y, szef marketingu firmy Lenor, poszukiwany za wielokrotnie podpalenia, groźny i niebezpieczny. Uciekł z więzienia Arkham. Także tak to wygląda. A to ten, ten system momencie. RBS to wysyłał. Tak, RBS. Czy jak on się tam nazywa? RBC. Jak to to jest, co rozwiniecie? Eee, Rzeczy bardzo <laughs> ciepłe. ciepłe. <laughs> I to są, wieś, tam jakieś piece i tak dalej. Okay. Tak, tak. Ale nie wiem, faktycznie, no wiadomo, wiele osób tam w internecie się wyśmiewało. Przyznam, że to mnie dosyć rozśmieszyło, bo tam w pewnym momencie tych, ilość tych rbc powiadomień była dość duża. Nie? I no nie... i ostatnie dwa takie duże falstarty. Zresztą ostatnio nagrywaliśmy, dostaliśmy informację mhm. o tym, że trzeba się iść schować do domu i co. I nie ta, było. Tak. Może, może mi coś wiesz. Chodzi o to, że oni chcą pobiegać i przejść. Kurwa, bo siedzi ten koleś, ten zawiadowca. Ja pierdola chyba nie zdążę. Kurwa, na basen. Wiesz? To... Dobra, kurwa. Nikt się nie pozna. Idzie, zagłada. Do domu. Pierdala, kurwa. szczególnie na ulicy tej, tej. tej. Tak. Do domu. I pum, jak strzała. Tak. Na no basen. Przychodzi, nie, siedzi na saunie, kurwa. I... Yes. Mogę się zauważyć, że pływa z tą deską, się, 100%, ale mój kolega prowadzący, mam nadzieję, że to jego oryginalna twórczość, polecam zresztą. A propos, e, strona, która się nazywa Pokolenie Red, Black and White. E, ko kojarz w ogóle, czy ja Ci będę przedstawiał teraz? a To jestem bardzo ucieszony, że będę Ci przedstawiał, o co chodzi. Otóż jest taki pan, który się nazywa Piotr C. Piotr okay. C jest e, tak zwany Pisarem, pisarzem, czyli e, Kolesiem, który specjalizuje się w tworzeniu takich, wiesz, motywacyjnych i takich uogólniających, nieprzesadnie pogłębionych, ale przez ten takie tworzenie wspólnego mianownika tez dotyczących współczesnych związków, społeczeństwa, zmian ródkowych i tak dalej, porad, takich jak mężczyźni teraz z mojego tonu mniej więcej, on tworzy stronę, która się nazywa Pokolenie IKEA pokolenie Ikea, ci powiem, to jest jedna z najgorszych Chuchy. stron w polskiej internecie, która na dodatek wyszła poza internet w formie książek, które to o nas na przykład się nazywają te książki, albo romans w czasach Facebooka, no cuda. Pokolenie Ikea właściwie to jest Jeden wiekiem głównym. Jest... Piotr C, polski pisarz i bloger. Tak, blogerem. Pokolenie Ikea. Napisałem pokolenie Ikea, napisał. Pokolenie Ikea, tak? I napisał, o proszę, to o nas. Piotr C, napisał. Piotr C, masz za dużą interlinię i ciężko się to czyta. SNOW! shot fire! Pum, bum, bum, pum! I wszystko. You've been graphically owned! <laughs> Koniec. O, chyba. Jak masz problemy z określeniem, to jest jeden, jeden wpis. Określeniem granic, zaznacznie od metody zwierciadełka. Z zwierciadełko, powiedz przecie, dlaczego taka jebnięta chodzę po świecie. Czy jegoś na to, co robi druga strona, wkładając to taki sam ładunek emocjonalny. On ruszał ręką, ty ruszasz ręką. Tylko, że w strefie emocji. Jezu, nie dobra, ty chyba tego całego życia. Przecież... Komunikaty przekazywane przez jedną i drugą stronę są różne w zależności od poziomu zaangażowania. Tęsknię To komunikat o bardzo wysokim stopniu zaangażowania, nie? kocham, przyjedź do mnie, to już nie jest nawet komunikat, ale drugocenny dar, Darz swój portfel nieznanej osobie pod Biedrą, co, to w ogóle są przypadkowe ja, <laughs> jest... ja myślę, że tutaj w pisaniu tego pomagało kokoro! kokoro! Nie, mam, nie mam na to innego wyjaśnienia. Tak co, co się stało z uwodzenia? Wiesz, to są takie typy, takie kurwa, wiesz, o, przeczytali kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa, siedzą jakichś tam patafianów, oglądają, wiesz, kiedyś oglądają Mistrzów Podrywu, teraz trochę dorośli, więc to nie można zrozumieć. Pierdolą po prostu. I e, wspaniała ekipa, e, stand-up lub mafia, Walk Genius, mafia woke genius. genius, czyli wack genius mafia, stworzyła stronę, która się nazywa pokolenie black, red white, to jest kurwa, obiektywnie śmieszne i tam właśnie targają i to jest świetna strona jedna z lepszych, nie ma może najlepszego community wokół siebie, bo jest też pokolenie black, red, white po godzinach i to jest jedna z bardziej toksycznych grup jakiej kiedykolwiek byłem na facebooku jest intensywne ale właśnie chyba właśnie Karol, który jest, stoi za E, pokoleniem Black Red White e, jest odpowiedzialny za bardzo śmieszny memix, gdzie właśnie m, tego e, jest <ścoughs> dotyczący tych powiadomień RBC, nie, że tam e, jest na pierwszym obrazku tam e, wiatr zrzuca jeden liść ze z tego, z, z drzewa i po tym jest radio RBC, jest Kenshiro z Fist, Fist of the Noise. O małemu Shinriu! <laughs> ja no to śmiechłem. On, to znaczy, oczywiście, już jesteś martwy. Kurwa, jakie teraz oglądam. Eee, jakie Oj. to jest piękne pokolenie e, IKEA? Jakie to jest wspaniałe. Pierwsza miłość, pierwsza rzecz na Dobra, Fuck you. Fuck you and fuck your face. I to jest. W jest stylu ludzi. A on. Jestem na pokoleniu no jest Od zrobienia do więzienia. Tam jest tak to powinno wyglądać w internecie, moi drodzy. Nie jakieś tam spinki, jakieś typy, co Ci opowiadałem jak masz żyć. Chcę pić. Piję no, Ja jaram no, to towar, zwykła zwykłego chłopaka, co dobra? to towar sobie baka. Dalej nie możemy, bo nas zdejmą. No dobra. A ci ludzie to fizycznie nas zdają? Nie, twardzi zawodnicy, pozdrawiamy ich serdecznie. Co nam jeszcze ciekawego się zdarzyło w międzyczasie, jak nas nie było? Wiele się Pan nie zdarzyło. Mówi. Wiele się nie zdarzyło, bo my jesteśmy teraz bardzo aktualni i mm -hmm. nagrywamy to 18 minut. Za 18 minut wychodzi 10 odcinek. Tak, a potem za dwa tygodnie ja wychodzi ten. Jezus, to no nie takie rzeczywiście jakieś bardzo, bardzo aktualne, ale e, wiem z tego, że e, tak naprawdę ja chciałem w ogóle z tobą porozmawiać chwilę o polskim kinie, bo jeżeli ostatnią rzeczą, jaką byłeś w... Serio był Dom Zły? Przysięgam, ostatnią o, rzeczą, jaką widziałem był Dom Zły i potem to jeszcze widziałem go, jak przyjechałem na przerwę świąteczną mm -hmm. ze studiów w Norwegii i potem wróciłem do Norwegii i pokazałem Norwegom ten film. No, I to, się no, byli w ciężkim szoku. Musiałem im dać trochę kontekstu też historycznego, ale i, i też powiedziałem im, że nie, to nie jest. To, to, to wszystkie filmy są takie depresyjne. Tak jest. To, to nic, nic, nic nowego tutaj. Nie, to jest właściwie. A wiesz, jaki widziałem wcześniej film? Symetrię. Kurwa, ale <laughs> ja nie mam. Ja co 10 lat coś i nie mam 10, no tak 8, 7. I to, to są zazwyczaj bardzo dobre filmy, ale emocjonalnie się na mnie odbijają dość mocno też. No, swoją... to da, no, to tak. To co ty oglądałeś? krola poprzedniego? Przed tym, kurwa, krótki film o zabijaniu? Ja pierdolę, człowieku. To są, to są wszystko takie katy. A co, co? miałem, kurwa, oglądać? Kazwawa? To też jest kat. Z Kazwabą jest związany jeden z ciekawszych, ponieważ ja o tyle już tam filmy bardzo fajnie, że wychodzi ich dużo polskich. Zdobywałem laury i przyznam, że miałem okazję obejrzeć kilka z nich w kinie i nie powiem się źle. I, i e, tutaj no, zdecydowanie pan Pawlikowski prezentuje kino, które tu, tu chodzi o Idę i, i o e, mhm. ten drugi film. Muszę obejrzeć. Zanim, tą nazywał. Idę w końcu. Czarnoksięg? Nie. Miłość twoj Czar... kurwy, moje córki kur krowy, nie, kurwy, nie, nie Nie, jak się nazywa ten drugi film? Z Joanną Kulik Przepraszam i Przepraszam się, kokiem. nie, ja czuję coraz więcej... Nie co kotem, jak... nie Kokiem, kurwa. <laughs> jak mogłeś zapomnieć imię naszego Skarbu Narodowego, jednego z trzech autoryzowanych aktorów w Święta Polsce. Wojna? cicha Wojna? Jezu, jak to się nazywa? Ja nie wiem. Czuję coraz większe, większą presję, tego, żebym wiedział, co to jest za film. Nie wiem, co to jest no, za film. Przepraszam. Bym miał tutaj. być dobry i wygrać, co się dało. Eee, Paweł Pawlikowski, Sorry, ja go znajdę, zaraz go dojadę. <grym> <grym> Będzie wyjaśniony chłopas. Co tu ciekawe? Paweł, spowiadaj się. Co Zimna tam? wojna. O no. wielu. Wie... No, no. Zaraz, ja znam jego żonę. Nie osobiście. Ta, to ta, ta modelka. Temu to się wiedzie? <grym> No to... Pocie, nakręcił nakręcił Miki kurwa. <gry> Ale pomyśl, jak my już takie rzeczy o polskich celebrytach rozmawiamy, mm -hmm. to zaraz wybuchniemy. Tomasz Kot, a propos właśnie celebryctwa, miał, przymierzany był do, kojarzę tego aktora, wysoki taki, Góra w wgubkowatej. No, tak, filmów. kojarzę tego aktora, bo w tak jak mówię, w Polsce jest trzech aktorów, tak, których ja znam i którzy występują wszędzie, mimo że, ja ich znam, mimo że nie oglądam polskich filmów, Tomasz mm. Kot, Borys Szyc i Karolak, który, jak już chyba wspominałem na antenie, do teraz nie jestem pewien, czy on naprawdę ma na imię Karolak, czy to jest po prostu nazw imię jednego z bohaterów, w których on grał. Nie, to jest jego gatunek. Karolaki, one żyją. Podnosiłeś kiedyś kanapy tak po <laughs> tak, studentach. Jak, jak wynająłeś mieszkanie studentom, tak trwało to 9-10 lat. I, oni I Potem się i to Karolak i i wą, studenty poszły, i wiesz, robisz to w najprostszym możliwym sposób, ale tam kombinujesz cały gier, kurwa. Wszystko mi spadło prawie, ale jest okej. Przestań tym mieczem machać. No to wystaw sobie, wiesz, jak jest tam, wchodzisz do tego studenckiego, kurwa, bagna, co zostawiłeś tam, wiesz, tam, tylko rok zamiast okien, typy, kurwa, wiesz. Kupy, kurwa, nastawili jedną chorbatę w 2005 roku, i to jest tyle do dzisiaj. Jebańce, samozwańce, kurwa, piwo, Argus po prostu zbudowane są takie wewnętrzne. Ten, I wchodzisz tak, że to trzeba będzie spalić to mieszkanie na ubezpieczenie, nie ma żadnej <laughs> I nagle coś... I teraz, I teraz drzwi do łazienki, a tam tylko ogonek Karolaka W Kibelku, i koniec, nie ma go. To To jest właśnie. <laughs> Ale nie, Tomasz Kot najpierw miał grać w najnowszym filmie w kolejnym serii. On, filmie, o fighterach. O fajterach. Kolejnego wysokiego bruneta. Kurwa, zabierają. Teraz trzech. Będzie death match. Będą się w trzech naraz bić. Um, nie, miał grać w kolejnym Bondzie z Danielem Craigiem złego golesia, tego głównego. Serio? Druga. Tak. Jakiegoś to rosyjskiego jest... pochodzenia. No właśnie, bo. bo ja jakiś czas temu wspominaliśmy o bondzie i ja nie wiedziałem, że kręci się bond 25. Kręci się. Swoją drogą, naprawdę było tylko 25 bondów? E, 26, jeżeli liczysz jeszcze Never Say Never, to jest taki nieoficjalny bond, ze względu na to, że producenci A, się trochę płucili. Tak, połóci. tak, ale to, uu, to ja myślałem, nie wiem, jakoś w, w, widziałem wszystkie bondy, ale zawsze myślałem, że jest ich o wiele, więcej. No ale popatrz, że one wychodzą no tak co tak, tak, 4-5 tak. ty... lat, no to przemnóż jedno przez drugie. 20. <laughs> N nie. Jak kurwa, jak co 4-5 lat. <grystanie> nie wiedziałem, co mam przemnożyć, spanikowałem, przepraszam. Ale jeszcze same liczby. Wczoraj w ogóle schodziłem tutaj ze studia <grystanie> po, po dymku z papierosa no. i, i na dole pani się mnie na dole była impreza w, w klubie i pani się mnie zapytała, a przepraszam, co tam jest na górze? Ja też spanikowałem, i pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to przestrzenie. <grystanie> I... No, o, no wyja... ale, technicznie powiedziałem prawdę. Ona wyjała, tutaj... dała ci ten i ci dała na miejscu miała. <laughs> bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wraca już do. No. Wow, no są technicznie biorąc. No nie, ale jest, są spore też odstępy między filmami. Do, to nie doszło do skutku na samym końcu. Mm. Kręcą jest widziałem behind the scenes. By teraz, na Jamajce się dzieje Tak, słyszałem, że będzie e, Przeciwnikiem będzie e, Ten, Adrian Brody grając <noise> Rastafarianina Za co zresztą? Za tą słynną impresję, kiedy Do dzisiaj nie ma zakaz wstępu do Saturday Night Live Ale nie, e, miał grać postać Pochodzenia rosyjskiego e, Tam miałby się przydać jego Tam można by zamaskować jego akcent Ale się nie udało e, Niestety, będzie kto inny tam grał nie wiem, o co poszło, bo wiem, że Danny Boyle w ogóle kręci ten film, tak. e, ale nie wiem, czy też nie wyszedł, już nie będzie, wpiszę e, Danny Boyle, Bond, błąd, Tomasz Kort, tak, 25. I, ale co jest, nagrania z castingu na przykład? Mm -hmm. Nie. M -m 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 -m. A ja ci też o Danym Boyle mogę coś Nie, powiedzieć. Danny Boyle, nie, 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 Boyle, e, jednak nie Boyd. Dani Boyle nie będzie kręcił 25. filmu z serii o Bondzie. Może i lepiej. Zresztą kurwa, już szczerze mówiąc, dajmy już pokój temu Bondowi. Go trzeba zre absolutnie zresetować. Ale znowu już go zresetowali z Kregiem i to było spoko. I też e, ostatnio mówiłeś o tym, że Craig już jest taki super stary. Ja widziałem te behind the scenes, one trwają bardzo dwie minuty i nie, nie wygląda jakoś tak zupełnie. Znaczy to jest trochę głupienie, Bo. Taki 60 lat, jak to mówię. Łomanizer, nie? Kurde, nie. nie taki, yy. takiego polskiego 60-latka. Marian, Marian Dziengiel, tak? Nie? Ten, o, ten, ten I podnieś, idzie. I <laughs> kurwa, chodź tu, chodź tu, kurwa. Nie, ale taki wiesz, siedzi na jakiejś Te. wrocławskiej plaży i podrywa dwudziestoletnie dupery. Dzień, po, tylko polskie dupery. Dzień dobry. Podrywa. Dzień dobry. Ale... Uszanowanko. Usza, no, Eee no, no, a Dany Boyle, e, Boyle ostatnio wspomniał o tym, że e, razem z Aleksem Garlandem mhm. e, Pracują, czyli tak naprawdę chyba myślą o mm, mm -hmm. sequelu, a właściwie kolejnej trzeciej części do 28 Days Later. O! Oh. Hmm. No Pan właśnie, nadzieję, że 28 tygodni, tygodni później, później mnie. mnie ciężka. Tak, tutaj mamy Juana Carlosa Fresnedio do podziękowania za to. Ale wiesz, że go zatrudniono po prostu. No wiem, no do ale. gadamy. no to był bardzo słaby film. I, tak. i, i nie wiem. No, Bless from the past. A propos, uh, no to jeżeli już przejdźmy do uh, to the future, uh, kolejnym Back to the future. Back to the future. To the past miał wystąpić w, fi w filmie Marvela Tomasz Kot. Uh, dokładnie. Co? Tak jest. Uh, jako, the Eternals jako Catman. <laughs> jako Felicia Hardy, Catwoman. <laughs> Nie, ale to jest absolutne w tym momencie plota, przepraszam, że ja takie rzeczy powtarzam, bo wiecie, że czasami yy, to, jest, to jest takie wsobny, nie ma, że obieg informacji, w którym ktoś wymyśli coś, ktoś znajdzie jakiegoś tweeta, i coś się dzieje, yy, ale w, yy, po pierwsze, nie wiadomo, co, to, co tu się będzie działo, nie wiadomo, co, co będzie w piątej fazie Marvela, wszystko to jest, kurwa, chuja warte i, i pocałujcie mnie w dupę. Nie, ale szczerze, yy, kwestia... Nowy Spider-Man jest podobno spoko. Mm, tak, tak, I to on jest zakończeniem piątej fazy, podobno tak naprawdę. Czwartej. Czwartej, przepraszam. No. Tak. E, m, nie, słuchaj. Tak, tak, o tym porozmawiamy, jak obejrzymy, bo ja w sumie będę miał okazję w przyszłym tygodniu obejrzeć. Ale pan Tomasz Kot zagra zaś Nikolę Tesla, także muszę powiedzieć, w zagranicznej produkcji. To jest w ogóle. To jest fajne, że coś się nazywa zagraniczną produkcją, to chyba będzie filmem telewizyjnym, ale zaraz będę musiał dojrzeć. Ciekawa sprawa, że. E, mm, to ma być e, p, 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 biografia nawet Tesli, ale nie wiem, na ile on, o, więc Może że... zobaczymy o tym, e, zobaczymy ten moment, jak Elon Musk e, okrada Teslę ze wszystkiego jego dorobku i z mm. jego nazwiska. Mm. No tutaj... E, mm. Mm, nie, bo czytam teraz i widzę, że, te że wszystkie, kurwa... Stary, te wszystkie wiadomości to jest chuja warte. Ostatni raz oglądam coś takiego. Koniec. Unsubscribe. Plotek. Plotek. Proszę sobie zdjęcie. Plotek and Bartosz are No are no more. more, no more. Now Kozaczek jest. RBC system RBC. jest my best friend. <laughs> Dobre <laughs> yeah. <Dobra>, stare memy. <laughs> jak zje... Winter, Vintage viral. Vintage, vintage viral, like a good wine. Wykręca mordę jak pojebany. E... Co ciekawe, nie miałem okazji za bardzo nic zagrać w ubiegłym tygodniu, ale wiem, że do sklepów wszedł tytuł, który trochę mnie interesuje, bo to jest gra od twórców serii detektywistycznej Sherlock, te ostatnie nie, nie wiem, czy pamiętasz te gierki. To One... były takie przygodówki? Tak, takie dosyć klasyczne. One charakteryzowały się między innymi tym, że Watson był strasznym cripem w tej grze, ponieważ jak się nie O no, to on... to on się przenosił, był no. jak weeping angels z doktora Hu, prawda? Tak, On jakby był jego permanence, jego byt był uzależniony od tego, czy na niego patrzysz. Tak, tak, dokładnie. Póki go widziałeś, to on tam, gdzie byłeś, był jak. Jak mega pojebana gra w Baba G Jaga Patrzy, Można tak której... Ty jesteś Babą Jagą? Nie wiem, kim jesteś. Nie, ty... Jesteś Patrzym? Hmm. Ty jesteś Patrzy a Baba Jaga... I ty nie, bo to ty, czoło... no właśnie, kurwa, to nie jest Baba ja A nie, to jest Baba Jaga Patrzy. Tak, bo ty jesteś Baba Jagą, się odwracasz i wtedy nikt się nie może ruszać a, i... A i kto to, przed nimi Dzieci uciekają? No, przed Baba Jagą, tak. No Jezus, straszna w ogóle gra, jak się robi. Okropna. I, I Jeszcze Keanu Reevesa w to mieszają. Tak, słyszałem. We wszystko go mieszają. Ostatnio tak. I um, gierka, o której mówię, od, od tych właśnie twórców, to uh, San Sunken City? Chyba tak, Teraz spojrzę. To Sinking on... City. To oni to zrobili. Tak, właśnie, A, ta ekipa. Ta ale ekipa... to są, bo to jest jakaś ekipa, to jest jakieś rosyjskie studio, nie? Coś mm. takiego. Tego dokładnie nie wiem, bo nie Ty miałem się... okazji... O nie, ale to teraz się zaczynam trochę bać o tę grę, chociaż ona jest strasznie wyhypowana ostatnio, ona ma bardzo fajny trailer, widziałeś, jak, jak ten koleś się budzi i nagle się okazuje, że woda oh, spada i... Ta, tak, i on ponownie jest w tym samym miejscu. Sama tak. gra, bo nie miałem okazji jeszcze jej zakupić, czeka sobie spokojnie w kolejeczce na Steamie te, razem z 70 tysiącami innych pieprzonych tytułów, do których nigdy nie dojdę, bo... Bo wiecie, ja jestem tak zajęty. Nie, szczerze nie jestem zajęty, ale lubię grać w inne. I wszyscy zwracają uwagę raz na to, że nie ma znaczników tam na mapie. Pójdź, zrób to, tylko masz po prostu Super. notatkę. Na przykład jest na skrzyżowaniu takiej i takiej ulicy. OK, zobacz na mapie te skrzyżowanie tych dwóch ulic. Musisz tam pójść, jest napisane pod czymś tam. No to zrzuć okiem, czy to jest pod tym. No dobra, przy tym momencie wizualnie, już ci to pokazujemy, więc OK, czy muszę się przejść w którą stronę, na przykład to, co podano mi właśnie w jednej z recenzji, że pod jakimś starym tam, pod truchłem wieloryba coś się znajduje. No to szukasz tego wieloryba po prostu patrząc wokół. Jest to miłą odmianą od wiesz, Batmana, który najpotężniejszym detektywem jest na świecie, czyli popatrz na ziemię, a potem w lewo trochę i trochę dłużej na to popatrz. To jest jego cała robota. A więc tak. True. True, true, true. No to dobrze. Metro. Słyszałem, że Metro Exodus też ma, e, też ma takie mechaniki. I... Przyznaję się, nie grałem, oglądałem Game Makers. Ja, PC, ja nic po nie prostu. oglądałem, ja nie, nie grałem. Wiesz co, odrzuciło mnie, bo miałem cały wszechświat Metra e, dwa, dwa, 2033, co jest w ogóle śmieszne, bo to jest za 14 lat. Ło, no. no. wow, odległa przyszłość. Nie no, na dniach. Przecież to jest bliżej niż cyberpunk był w momencie, kiedy był pisany. Zaraz, nie umiem liczyć. Może nie róbmy tego. Tak, okay. Sobie, sobie wszyscy nie róbmy matematyki na żywo tutaj, ale em, ta, przyznam, że ja nie czytałem oryginalnej serii, ale pan Dmitry Guchowski, który zrobił właśnie, jest autorem oryginalnej serii Metro. Mm -hmm co ciekawe, on jakoś dość luźno podszedł do tego, żeby, no pewnie też z, z punktu widzenia finansowego to mu się opłaciło, udostępnił licencję na zasadzie takiej, że wystarczy mu tam odpalić jakąś małą kryszę i on, czy tam jakimś tam haracz, i on, możesz pisać w tym wszechświecie ogólnie wykreowanym. A. Ja dosłownie nie miałem nic do czytania na podróż jedną, więc poszedłem do tego i do jakiejś tam księgarni sieciowej i widziałem właśnie, o, no dobra, Metro 2033, tam we Wrocławiu. We Wrocławiu? No dobra, zobaczę, co to... Przecież we Wrocławiu nie ma metra. No właśnie, to jest gra, która jest... Ah, fuck, ale to było rozczarowujące. Już nie wiem, czy nawet bardziej chodziło o to, że... To była jedna strona tylko, they all died, bo nie było metra, no i... Tak. No, koniec, nie było się gdzie schować. Nie, oni się chowają, wie... Nie, no ja nawet nie chcę, nie chcę o tym dyskutować. Przeczytałem to z rozbiegu, ale to było żenujące po prostu. Ja nie... Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Jeżeli pozostałe książki się tak prezentują, jeżeli się tak prezentuje gra w jakikolwiek... No, nie nie. wiem. że to jest głupie, że czytając jedną książkę, która jest spin-offem serii, po, położyłem krzyżyk też na, na serii gier, ale co ci poradzę? Seria gier ma swój klimat. Jest specyficzna. Musisz się przyzwyczaić do tego, że nazywasz się Artiom. Artyom! A, no to jest piękne imię. A jest... Co przyznam, że nie wiem, to lato nie jest dobrym czasem na gry. I, I to też, o ile jeszcze kino się broni, tam czasem wrzuci jakieś tam ochłapy w postaci właśnie e, nie wiem, tam nowego filmu z Dwaynem Johnsonem do rokiem, e, albo tam Jason Statham po raz tysięczny ratuje w świat przeciwko. <laughs> Kurwa, chuj wie właściwie te filmy są już takie, takim, że. Wie... Oni wiedzą, że wyjaracie, także możecie sobie. <laughs> Oni wiedzą, że wyjaracie. Oni są jak wasza matka. Dobra, wiem, że jara. To jest ekwiwalent, jakby ci ktoś kluczami machał tak przełom. Jebane. Uff. Uh, Fast and Furious, dzień, pierwsze cztery dni zdjęciowe za nimi. 9-6. Znowu? Ale z... kto tam będzie grał? Przecież. It's the All about family. It's all about family stary i wraca, wraca Mia, siostra wina Dizla, żona Briana, bohatera Paula Walkera i wraca jego syn. Haha, ha. widziałem <laughs> tak. <laughs> tak jak nie, nie oglądam takich rzeczy, zazwyczaj tak oglądałem wszystkie mm. behind the scenes wow. z Fast and Furious, jak Vin Diesel siedzi i opowiada właśnie. No o tym. <laughs> It's all about family, yeah. thank you very much, Boom. Yeah. I jak no, się więc... nazywa e, syn Paula Walkera, Johnny? <laughs> Alicja mówi, że byliśmy na Johnny Weeku, Johnny -week. Johnny -week. i automatycznie jest taki mniej groźny, nie? Tak. <laughs> <Że> Johnny... <laughs> ale to ciekawe, czy... E, nie, to zbyt krawędziowe to, co powiem, ale to ciekawe, czy właśnie... Czy wypadek Pola sprowodował jego zły brat, bliźniak Johnny Walker? <laughs> <O>! <laughs> nie wiem, O! Nie wiem. Jego brat, bliźniak, jest dobrym człowiekiem. Użyczył swojej twarzy, żeby cyfrowo nałożyć na nią e, twarz. Nie. Jak już ustaliliśmy w poprzednim odcinku, nosił twarz swojego. Tak było. O, tak samo było. To jest <laughs> e, Tak, To też ta, już ustaliliśmy. Krawędziowo. Eee, tak, no jestem zainteresowany, co tam się zda. Nie, nie no spoko fajnie, że zaczęli to kręcić. I... 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 No, wypowiesz. <laughs> jest że, jest że... jedno nagranie po pierwszym dniu zdjęciowym, gdzie Win yy, Diesel stoi z y, Michelle Rodriguez. Tak. Yy, no i właśnie mówi, że o, nie możemy uwierzyć, że to się dzieje i super. Yy, I mówi takie jedno zdanie, w którym dziękuję za to, że za to, że ludzie sprawili, że to jest rzecz, że Fast and Furious to jest rzecz, że to się stało takim czymś, bo to jest 20 lat i gdybyś... Zaraz, jak 20 lat? Może być pierwsza część, przecież czekaj. Do, dobra, może nie super dokładnie 20 lat, ale co, to jakoś 2001 wyszło? Pierwsza część? Tak bym strzelał? 2003? Może być... Ale pomyśl 2001. sobie, there you go, pomyśl sobie jak oglądałeś dwójkę i oni tam jeździli tymi tunerami, wiesz, puch, zielone i fioletowe samochody mm. i neony, w ogóle ten, ten film to jest taka kronika w ogóle zmieniającej się estetyki też motorheadów i nie mówię tutaj o użytkownikach amfetaminy, albo fanów tego serii, albo <laughs> fanów, tak, um, Lenny, full, full respect zawsze, tak. Ale to jest niewiarygodne, że Lemie nie żyje. To jest. lemi, przepraszam, że. No. To jest, się nie spodziewałem. Co go mogło zabić? <laughs> no nie, ale faktycznie. Szybcy i ściekli 9, mnie zniszczyłeś teraz. Ale z kim oni się będą bić na tym. No, to będzie w kosmosie, prawda? No, to, 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 to. Pod wodą już było, prawda? Kręcą w ogóle na początku. Gra... Pod wodą, czy już było? No nie, no, bili się z łodzią podwodną. A, no tak. To bili się z łodzią podwodną na Antarktydzie. Tak. tak. Ale tak? Tak. No, anyway, był lód. Ale no nie wiem, nie wiem, co tam się... Już przeskoczyli, przecież w Dubaju przeskoczyli z budynku do budynku. No to, no nie wiem, no, już przeskoczyli przes... z samolotu. Wyskoczyli też. z samolotu. Co może się jeszcze? Nie, wydarzyć? Wiem, to, to, nie to... wiem. Family and Respect. Czytamy wiesz, wiesz, producenci mieli zagwozdkę, bo nie jest to. Wiem, że wchodzimy znowu na terytorium plotek, ale one są potwierdzone w 100%, że nie przepadali za sobą panowie Vin Diesel i pan Dwayne The Johnson Rock, <grymne> e, ponieważ no nie wiem, too much, too much man at, the one time, at one time, ale nie, no nie wiem, po prostu oni nie, nie chcieli za bardzo ze sobą kręcić, a Vin Diesel jest jakąś tam. On jest chyba też producentem tej serii, tak mi się zdaje. Na pewno... Ja bym się zdziwił, kto by był właścicielem tej serii. To jest <grymne> większościowy właściciel tej serii. <grymne> To jest jeden scenariusz, który za pomocą bresoraków pokazywałem. Pziu, piu! Chociaż nie w pewnym momencie te samochody masz rację, one nie miały żadnego znaczenia. Tam. To, to już było tak. Pamiętam, jak był ten odcinek, gdzie oni w Brazylii, jakiś kurwa, jakiś. Oh, o, coś, tam tak. po fawelach Safe. biegają i oczywiście jest parkour musi być segment, hmm. bo to wyszło wtedy, jak parkour jeszcze. Chyba, tak. Nie no w sumie parkour chyba dalej jest na topie, ale wtedy był jakby w każdym teledysku, w każdej reklamie. Tak, oni, oni też poza tym jestem tam taki moment, że oni e, e, właśnie po punkcie muszą wyrwać jakiś wielki safe, kurwa i wiozą mordują tak 70 tysięcy osób, kurwa niszcząc tym safe'em. Tak, tak, setki tak. Samochodów. Ja nie wiem, czy to jest ta sama część, czy to ta, one ja. mi się tak jak mam box set w domu na DVD. Oczywiście, że ja, tak. W modę. E... Dostałem jakieś na urodziny. No Otóż zresztą naszego znajomego, którego go tutaj przywołujemy, często koksa. Okej, okay, ten temat, eee. gust. Mniejsza, w tej, w, tej, w tej części już wiedziałem, że oni mają w, dupę, bo, w dupie, bo było tak, że do tego skoku potrzebujemy siedmiu super szybkich samochodów. Czyli wiesz, o czym myślę? Czy o tym myślisz? Tak jest. Nielegalne wyścigi uliczne w Rio de Janeiro, whatever. I, o, no, tak. i, i cięcie, i mają siedem samochodów. Nie wygrali. Nie pokazali tych wyścigów. Bo Wobec za... Po chuj będziemy pokazywać w, znowu w Szybcy i Wściekli. No, ale wiesz, no bo no, już się ludzie bez... zaczęli śmiać z tego, że tam jest tylko gearshifting tak No jak i... to kręc... wyobraź sobie, że to kręcisz w ogóle i się ha Dobra, Polu, jeszcze raz zmień z czwórki na piątkę. Lle, o! Ale jest. tak trochę więcej emocji, Pol, trochę więcej emocji. Wyobraź sobie, że Lle, zazwyczaj ci nie wchodzi z tej czwórki na piątkę. A teraz ci się udało. Pewnie to samo sobie myślał, wiesz. <laughs> Trachcie, gdzieś... no nieważne. <śm caracterizam> Jak ja okus. Widziałeś Ghostbusters? Y, to, w sensie, tam łow... <śmigli> ten, ten wcześniejszy Ghostbusters? W sensie ten z paniami? Z Melissa McCarthy? Ja nie, nie miałem okazji. Ja nie miałem warto? okazję, absolutnie nie, ja miałem okazję obejrzeć. Y, nie, nie widziałem całego, więc ciężko mi, może mi, nie powinienem się wypowiadać, czy warto, czy nie warto. Ale pierwsze 35 minut to było najgorsze 35 minut, jakie miałem. Jak w, życiu. w życiu ever, po prostu oglądając Ghostbusters. Jest, jest, jest straszne. W związku z czym teraz w 2020, bo nazywają to Ghostbusters 2020, wychodzi Ghostbusters, który przeskakuje nad tamtym i kontynuuje, wychodzi Ghostbusters 3. Czy... dobra. I bo co, tak to robimy. To jest, jesteśmy już jesteśmy as, as a as society jesteśmy już na tym etapie, nie? Że wiesz, Terminator no, ale... przecież będzie nowy Terminator, tak, tylko który przeskakuje przez Salvation i Genesis, no, czyli dwa rebooty stary. Się nie zdarzyły, bo bo wiesz, że to jest historia o podróży w czasie, więc może powiedzieć, że to nie miało miejsca, <laughs> ponieważ się udało to uratować. No tak, tak, tak. Na nie, nie, ktoś nie, 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 nie. Bo, nie, 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 bo trójka też nie jest on przeskakuje też trójkę. On jest kontynuacją dwójki stary. Ale wiesz, że wtedy będzie jakiś, który z, jak, z jedną jeszcze trzy i potem będzie tak, że a nie, te też nie były i cofamy się i dwójka też nie miała sensu, jedynek, Tak, i możesz nie mieć, nie masz różne kanony, tak. I, kurwa według, jako według, jak wy, wyedukowana fanbaza z, Terminator. Ter, Terminator, kurwa wszyscy, ja nie wiem, zapytajcie... Kamerona, on B B w Terminator Króla Jakuba będzie tak. wersja. Wulgata <laughs> Terminata. Ale ale horror. Widziałem, to znaczy nie wygląda strasznie źle, ale mm, ja nie kłumam po co te filmy Terminator na tym etapie. Naprawdę, chociaż... Dobra, z drugiej strony nie wiem, nie wiem. Ja nie byłem taki znowu wkurwiony na ten Salvation. Coś innego próbowali zrobić. Nie? A nie, jasne, jasne. Plus nie zapominajmy, że to dało nam jeden z lepszych soundboardów tamtych mm -hmm. czasów, tak? Jak A Christian Bale się wkurza. Co are you doing? Oh. Are you professional or not? I przeskakuję... Najlepsza jaką przeskakuje między akcentami, to. Hey, no, no. it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce. Joker będzie pokazywany w Wenecji jako i to ma być podobno start w podczas ogóle... karnawału. <gry> I to ma być podobno start jego Oscarowego ranu. Więc Joker. to tak, więc Warner Bros w taki sposób patrzy na ten film. Co jest ciekawe i jestem jestem coraz bardziej zaciekawiony tym filmem naprawdę. Mam nadzieję, że to będzie w końcu coś, co pozwoli mi powiedzieć, ok DC udało się. Przynajmniej w tej dekadzie jeden. Dobry film, wam się udał. No. No, znaczy, jeżeli A bezsłon... Wonder Womanu okej, 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 ale ona jest częścią większego, główna, jakim jest DCU. Ona czy tam jest kawałkiem EU. kukurydzy, wyciągnięty z, z tego główienka, oh. który jeszcze się nadaje do zjedzenia, ale wcześniej trzeba je obmyć troszkę. Najlepiej Aquamanem. E, uj, ej, koszmarny żad. E, e, tak, ale e, przyznam, że widziałem ten trailer i on się zapowiada troszeczkę właśnie. Ciekawie pod względem, że trochę jak gdzieś tam oglądałem Real Leather Media niedawno, że nie pójdę na film Child's Play, czyli Laleczkę Chucky, No, ale ich zarzutem było, jeżeli można to nazwać, zarzutem, no zdecydowanie, bo z takim tonem zostało wypowiedziane, że ten film nie miał żadnego powodu, żeby się nazwać w ogóle, żeby być w ramach franczyzy Laleczka Chucky, ponieważ nijak się nie odnosi do tego, coś związane, w, nie kompletnie nawet, nie ma powodu, żeby nawet utrzymywać ten design tej postaci czaki mm -hmm. Chodzi tylko o to, że ma być to zabawka, która morduje. Zresztą no ona, tak. ona jest nie o tyle z taką zabawką przytulanką, tylko takim trochę jak Alexa na przykład. Yy, I chodzi też o to, że... Bardzo chciałbym mieć w kuchni na kredensie posadzoną laleczkę, I do której to... mogę mówić. Yy zamiast do Aleksy czy Google go. czy, Wyglądałam nie, jak, do Siri się nie mówi. jak premier, premier Morawiecki. Mówiłem, <laughs> że <laughs> przyszedłem. Mati, Mati, słuchaj, Mati, kurwa, przed... u ręce, kurwa, no znowu mi po portfel sięgnął. Um... <laughs> Nie, no to oczywiście wszystko żarty, nie wolno tak poza tym politycznym. No, ale robią, robią tych Ghostbusters, Paul Rudd będzie tam grał na przykład. Hmm. Ogólnie pomysł jest taki, że to będzie o nowym pokoleniu Ghostbusters, którzy przejmują pałeczkę od starego pokolenia. Robią to, w ogóle reżyserować albo pisać będą to synowie reżysera oryginału. Jakby, no. to, jakby to, dawało im jakiś legitimacy, nie? Wiesz, jakby to sprawiało, że, o, że oni się nadają do tej roboty, nie? Tam już powoli arystokracja zaczyna robić. Tak. Jakieś... <laughs> <laughs> Ser Gospa... Gos... Gospa... Ghostbusters trzeci. Z rodziny Ghostbustersów. Zapraszamy do... do... Tak, mój dziad zajął się tą franczyzmą i dostaliśmy ją jako... w wianie podczas... <laughs> Kurwa, nie rozumiem tego. Chociaż jak widzisz, że jeżeli... A wyczerp, bo to nie autentyczny syn Pola Walkera będzie grał syna Pola Walkera. A nie, nie, to ten y, dzieciak, który jak pokazywali syna Pola Walkera w sensie syna Briana, granego przez Pola Walkera w poprzednich częściach, to to jest ten sam dzieciak. Aha. Dobra. I on tak. gra z dalej syna. To Paula jeszcze Walkera. Jedno Ale. Już gadamy. Ale halo, halo, Bo jak Paul Walker odszedł z, z serii Fast and Furious, to. to, to no dość, on nie zginął, tak, tylko. No, <laughs> on nie zginął, tylko po prostu odjechał, tak? W, w, w zachodzące słońce. To było tam. symboliczne. Wsłuchaj się w łysk Alife tam, że to jest. <laughs> Czy to ja ci może to tłumaczyć, jak No nie, no ale jakby jeśli chodzi o Fabułę, no to on powiedział w Dieselowi, że I don't want to fucking do this shit anymore. I pojechał sobie po prostu spędzać czas Rodziną. A teraz jego rodzinę wplątują w ten film, ale jego tam nie ma. No bo on dalej nie chce. I don't wanna do it. Tam <laughs> Jego żona z dzieciakiem mówią. Ja <laughs> już nie dosłownie no. do nas strzelałem. I don't wanna do it. I told you, I just wanna a BBQ all day. Oh. All day! Just look at these ribs. Just look at these tasty mm. ribs. Oh my mm. god, they're so juicy. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Michael B. Jordan, syn Michaela Jordana? <laughs> Czy... Nic, raczej nie. Nie, to jest druga wersja. Prze tak, tak, spokojnie. No, ale wraca też, wraca też oryginalny cast. Wraca Sigurni Weaver, wraca ja e kto? Bill Murray. Aha, Jezu, przepraszam, w Ghostbusters. Tak, bo tak. mówię o go tak, bo No, przepraszamy 16. jak zwykle wszystkich 16. za to, że na, na przestrzeni tego. trzech zdań rozmawiamy o dwóch filmach. I Dan i no. sprzedawał... <laughs> I'm Dan Aykroyd. Since childhood I have been fascinated with the invisible world. Also healing, miracles, the presences of spirits and beings once living now gone into another life, but who continue to intrude into our waking consciousness by, for instance, haunting people or places. There are plenty of photographic and audio materials both conventional and digital and also some trace physical evidence which support the premise that ghosts, UFOs and their occupants plus other non-worldly presences exist. They indicate a supra form of reality as valid as our normal reality. But there is no jar of ectoplasm. We have this mystic symbol in which we have chosen to enclose joy in the form of a very pure alcoholic beverage. Which beverage, however, only the most challenging arena in the legal recreational consumables industry: vodka. to mistyczną moc? Nie wiem. On w ogóle, że to jest wodka. Właściwie to jest zwykła gorzała. No to jest najgorsze, że oni ją sprzedają za jakieś grube pieniądze, chyba z 400 dolarów. No bo ten Aikroid powiedział, że ja, trzeba. To. Pindola. ten Ale mój tak. na ulubiony moment to jest, kiedy on bierze łyka tego i tak. I Uff! tak. Trzy pomaranie. I nie ma chłopa. Słuchajcie, jeszcze czas na oczywiście obowiązkową reklamę. Tym razem reklama to przysyła nam sieć Burger King. Burger King wprowadza w Polsce nowy przysmak. Hej! Mięsożercy? Je lubicie jedzenie wegańskie, ale nie, nie, nie lubicie, że nie ma w nim mięsa? Już teraz dla was. Frytki z kurczaka. Frytki z kurczaka. Hej! Chcecie takie samo jedzenie jak Węg... Jak ci, co jedzą be... nie mięso, to jest to, ale z mięsa i jest to, frytki z kurczaka są, o, już niedługo też kres sojowy, tylko z mięsa też. Zapraszamy, Burger King, za na nie jest z zaraz, tak jakby u Ciebie, no u ciebie na działce, kurwa, przepraszam. To... Myślę, że powinniśmy się przygotowywać do tego. Powinieneś był przeczytać przynajmniej raz Przepraszam, Przepraszam, oni to kurwa... byśmy ci podłożyli. Kazali mnie wkazali mi tuż przed przeczytaniem tego wstrzyknąć sobie trochę tłuszczu z, z frytury. Z frytki z kurczaka. Z, z frytków z kurczaka. Frytki z kurczaka, autentyczny produkt. Polecam wszystkim, którzy... Naprawdę? Tak, jest coś takiego. Widziałem właśnie w Burger Kingu i stąd ta reklama. Zapytałem się, czy oni tak na serio, a no, oni na serio... No, tak to, to mówisz, czy was kurwa popierdoliło? Ja, ja, ja pisałem tak. e, do nich tak. Donburger King. Donburger don King. E, re. E, chicken Fries fri, <grywia> Jaki jest, pop... Jaki jest pop... Fries? A, no. <grywia> fries. Re. Chicken Fries czy was tam, kurwa, popierdoliło? O chuj z wami chodzi. O chuj z wami chodzi. Nie wiem, czekam na odpowiedź. Mam nadzieję, że już niedługo. Ja, Słuchajcie. Ja też. Ja tak, Dużo odpowiedzi przed nami, ponieważ nie wiem jak swoim z, z czasem, ale e, <śpiewanie> pozwól, że, ci, pozław, że odpowiem ci tak jak to odpowiedziałeś mi ostatnio. E, za 10 sekund będzie minuta 7. Minuta 7? Godzina się wow, No jest. nie, znam się, nie potrafię, nie potrafię czytać. Ale ostatnio znajomy mi mówił, jaki, ile ma wzrostu, i mówi, że no, tak, że zależy od tego, jak się zmierzy. Czasem 1,98 m, a czasem 2,2. What? To są gigantyczne kochaniaczy. Zaraz, zaraz. 2,2? 10, to, to, jest, to, to jest. Wyobraź sobie, że masz tyle wzrostu, i myślisz się o 5, 4 cm. W jedną albo w drugą stronę. No nie, no, ale właśnie 2-2 to 2-20. 2-2 jeszcze to jest... Ale nie, ostatecznie chodziło Piłem... mu chyba o 2-0-2. No wiem, ale dalej 2, to 0, jest 4 cm, się... bo to jest trochę, że się ma, masz więcej wzrostu Tak, ale powiedział. Powie... Tak, a no tak, bo się ubijasz, nie? Ale... Powiedzmy te same o tego, o odcinki Keczora Donalda, <grym> który został niedawno przyłapany na plagiacie z playboya w ogóle. To jest What? Żartu, nie rozkładówki. Damn już I was so hoping to see those bodacious chicken bats. Tak, tak było to jest stwierdzony tak zwany fakt autentycznie stwierdzono przez Sever. Że rzeczywiście w, w ciągu dnia trochę traci się wzrostu, na no, nie 4 centymetry, już bez przesady. No nie, nie, on, on to uzależnił od swojego samopoczucia Stanów... i tego, czy stoi zgarbiony, jest... czy wyprostowany jak się mierzy. Jesus. Ech. Więc. Anything Wszystko goes. Jest... Wszystko jest możliwe. Wszystko, Wszystko jest, możliwe. jest możliwe. Wiesz, to może... jest kurwa możliwe, tak. że y, game freak, czyli wydawcy, bo nie wiem, dużo osób myśli, że Nintendo wydaje gry z Pokémonami ale to Gamefry robi gry z Pokémonami. E, wydają po raz pierwszy wydają na główną konsolę Nintendo grę, a nie na handhelda i nie będzie tam kurwa wszystkich Pokémonów. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie Ale to ten nie burs... jest jakaś fighting gra? Nie, nie, nie. Stary, to jest normalna, wiesz, mainlineowa e, część Pokémonów i nie będzie tam wszystkich Pokémonów. A wygląda tak tragicznie. Lata po sieci w ogóle screenshot. Screenshot y, otoczenia tak. i jest wklejony link z Ocarina of Time. Tak. I wygląda po prostu, jakby to był screenshot z Ocarina of Time. Tak, widziałem to. I właśnie. tłumaczenie się, że wiesz, że nie ma asetów, że trzeba by to robić. W ogóle, jedyny argument, który gdzieś tam rozumiem, to jest balans, ale w sumie w XY przecież miałeś chyba wszystkie do tej pory. No i nie wiem, jestem trochę załamany, bo czekałem na to i co, teraz muszę chyba czekać do tej następnej wersji. Która ma być jakimś tam remake'iem którejś z poprzednich, nie? Czy to no. znowu Reda, czy znowu... Czy wow, jak Reda. Eee, Więc... Szczerze, nie, nie będę ci kłamał, ostatni raz grałem jeszcze na Game Boy'u w, w tego, w cokolwiek y, Pokemonowskiego. Nie byłem w stanie się przekonać. Tak, to kumam jakby, ale koncept, żeby ja, z... ja kojarzę te Pokemon. To wciąga, stary. No wiem, no. Znaczy ale nie, to... ja nie kojarzę. Ja nigdy nie poświęciłem tyle czasu, żeby się nauczyć tych, tych nowszych. Ostatni, w który mocno grałem, to był Fire Red i Ruby coś tam i Sapphire. Ruby Schubert. Ruby jest. Schubert. I... I w nie grałem mocno. To były na Adwensa jeszcze w nie grałem. A, no nie, no to takie w pół 3D, nie, że mi się zdaje. Nie, nie, nie. To, to jeszcze jest... takie, m, tylko że ładne, kolorowe arty, nie? No w końcu. No to no, przyznam, ad... że ja miałem, ja grałem w, w Yellow, to jest tam, gdzie można, piczaku piczaku, może tak, no. Pichaku może <gulia> Może za to? To jest najgorsze słowo, jakie znam. Piczaku. Wobec sobie, że jakbyś to powiedział do innego dorosłej osoby, no, w jakimkolwiek kontekście. Fuck, wojna, bity jesteś i e, nie powiem co jeszcze. Horror. No właśnie, ale tam był motyw taki, że e, on tam biegał za tobą i on, to był pierwszy, że oni tak dużo dźwięków było, nie? Jeśli mi pamięć nie mieli, był on tam. I ja to w emulatorze 1 do 1 na swoim laptopie, na komputerze stacjonarnym, na którym nie potrafiłem wyłączyć dźwięków MIDI. I te dźwięki, pika, pika, musiałem zakrywać komputer kocem, żeby. I się przegrzał. Straszne. Ale jeszcze gorzej, ja grałem w Sid Meier's Pirates i tam był taki konstant dźwięk MEW. Ale ja grałem. Ja też w to grałem. Może miałeś... Może miałeś piracką wersję, w której ja... Mamy cię! Halo? Ba bardzo możliwe. Proszę tutaj przyjechać. Policja. Złapać tego pana. Nowa piła będzie. E Bo, because someone needs that. FIFA czy PES? <laughs> A w na PiFie słyszałem, że na ekranach ładowania teraz lecą reklamy. We wszystkich grach jej, e, wszystkich grach sportowych. Tak samo NBA. E, I one strasznie skaczą wokół tego, ale. To znaczy Z drugiej strony, e, nie będzie ich w ekranach ładowania, będą w ekranach ładowania. Teraz jest pytanie, czy nie będzie tak, że będą specjalnie przedłużać tych ekranów ładowania? No, reklama trwa, może trwać dłużej niż ekran ładowania. Tak, nie? na pewno wiesz, że nie da rady ich usunąć. Z wiesz, że oni płacą za coś, co w ogóle pierwszy raz zobaczyłem. Ale nie, słyszałem, że można je wyłączyć. Reklamy? W... Tak, tylko trzeba je znale znaleźć w menu tę opcję. No. A wiesz, Aż ile Po to, żeby bez to zrobić, bezdech. to trzeba też obejrzeć reklamę zapewne, żeby wejść do menu. No tak. Chcesz wejść do menu, obejrz... reklamy. E, reklamę. Obejrz reklamę. Obejrz... reklamę. Ziomek. Ale coś, co, co e, tak jest. E, no dobra, olejmy tą piłę, proszę Ja, ja przyznam, że ten, oni mieli no pomysł na pół filmu, kurwa, i milkują go już 10 <noise> tysięcy ja razy. Nie rozumiem, ja nie rozumiem, czemu on wraca. Ja nie mam silnego pojęcia, nad, po, po co to komu. Ostatnio rozmawialiśmy o horrorach i rozmawialiśmy o tym, że horrory dojrzały chyba, tak? Mhm. I że już nie potrzebujemy tego. I nagle oni to robią. No chyba, że zrobią z tego dojrzały horror. Jasne. Ta, i, i, o czym będzie? O rąbaniu kniapy? Dziękuję. <grym> Dorosły hom. <grym grym> fuck you! To jest moja odpowiedź, Wy i wszyscy kurwa jeszcze się łudzicie, że ktoś Was. me money, tam jest napisane kurwa dosłownie na bilecie. Give me money, fuck you. I tyle, i tyle. A me money, fuck you to jest trochę, wiesz co? Avengersi, którzy wracają do. Nie wracają, przepraszam, nie wracają kurwa do kina, bo oni przecież dalej lecą w kinach i nagle wprowadzają wersję która jest 9 minut dłuższa tak i ma jedną nieskończoną scenę o, słyszałeś o tym że ona będzie nieskończona ale co to znaczy że nie będzie efektów specjalnych no tak bo to jest scena którą gdzieś nagrali na początku i po prostu wiesz wyrzucili ją Telefony. więc ona jest i ostatnio <laughs> powiedzieli że tak to będzie nieskończona Ej, scena boy, to on jest tak. i teraz lepiej bo podobno to ma być scena z hulkiem tak więc no. jeśli to jest nieskończona scena z hulkiem to znaczy że co mark rufalo będzie biegał w tych w gaciorkach z piłeczką? na 2,5 metra nad sobą <laughs> fa ale lepsze by było jakby, jest to nasza nieskończona... DLC e, do filmu. Co, day one, DLC, kurwa, far. No niestety jest strasznie. Ja, powiem wam tak, nie, nie ma i nie będzie na naszym kanale reklam, bo nie wiemy jak włączyć na razie, ale kurwa nie będzie, po, po prostu są chujowe, no, są wnerwiające. Jeżeli nie macie adblocka, first, first of all, fucking get it, bo to się przydaje w chuj. A dwa, kurwa, no nie chcemy was zamęczać. Wiem, że to trwa długo. Jest wiem, że kurwa, pracujemy nad tym Spotifyem, zaraz będzie ogarnięte, wszystko siadamy, mamy kurwa tu posypane, jest elegancko. Ale kurwa, te reklamy są przerażające. To jest, to jest kurwa. Teraz 9 minut, i, bo mi brakuje 60 milionów. To się kurwa pożyczcie. Czy... 30, 38 już mi tylko brakuje. Zrobimy czekaj. to. Bartek, musimy iść do kina. Ile Jeszcze masz raz. w portfelu? Dawaj. Stupę mam, dwie. To ile Zrzucać. to jest? Ile to jest? Kurwa, mało wam. Chuje. Jebane. Moje pieniądze zrych... Damy radę. Pokonamy radę? awatara. My Dwa. wszyscy. Pokazacie. Ja, ty, Bartek. Na... Pięknie. Ale coś, co zauważyłem, to powoli taką pętlą można powiedzieć zarzuconą wokół dzisiejszego spotkania, e, może nam wyjaśnić, ponieważ e, nie wiem, czy zauważyłeś, ale w filmie John Wick no. dość dużo scen dzieje się m.in. w Nowym Jorku przy tych wielkich ekranach. Dzieją się też na tak. lotniskach. Są tam elementy i, i słuchajcie, teraz chciałbym, żebyście rzucili okiem ewentualnie, jeżeli będzie pamiętacie ten film, albo jeszcze go nie obejrzeliście, żebyście jak będziecie go oglądać? Czy tylko ja to widziałem, że na tych wielkich ekranach była wyświetlana reklama firmy Cinkciaż? No way, no Te, way. Tej kantora wymiany walut. Bo no. jestem prawie pewien, że oni zostawiają to do dystrybucji na konkretne kraje, po to, żebyś mógł włożyć własną regionalną reklamę. No, to, to mi się tak zdarzało, więc tak, to może mieć miejsce, Jak ale ja widziałem serio, zonomikę, że I tam był, na kurwa, cink chyba na jakąś tam podusługę tego, tego serwisu oferującego, z tego co pamiętam, jakieś tam wymiany walut, czy inne pierdoły, byłem, przyznam, szokowany troszeczkę. Ty, ty nie, nie, zwróciłem na to, nie zwróciłem na to uwagi, ale could be, w sumie, kurwa. W sumie tak, bo wiesz, to są ekrany. One... Jim, no, fucking knew it. Polska firma... <laughs> serio? Waliła. Nie, ale czekaj. Nie, oni tu mówią, że, że, że tylko tam. Najpierw kontrakt z Chicago Bulls, teraz obecność to jest jakiś film. Jezus. A, no bo nie wiem, czy wiesz, że Cinchciarz jest na tym, na NBA normalnie. What? No, to to, to akurat nie, ja wiedziałem. No dobra, no to oni są, to nie jest włączone, to Cinchciarz był po prostu w John <laughs> Proszę. Polski film. Sztos 3, kurwa. Sztos 3. With John, John Gałąska. Jan Gałąska, kurwa, i sztos 3. Na sztos rzuciliśmy, A sztos pacierzowy. Fuck, pak, pa, pa, pa. Kurwa, mać co to za film? Mało kto spodziewał się, że firma z Zielonej Góry zakotwiczy się w Stanach Zjednoczonych na dłużej. Teraz internetowy kantor wymiany walut postawił na zachodnie wybrzeże USA, a dokładniej Los Angeles i tamtejsze Hollywood. Hollywood. Wszystko kurwa To, to się pos, w Polsce To się dla was liczy kurwa Wymienić pieniądze y, na karcie I y, kurwa Johna Wicka se obejrzeć Chuj z wami szczerze Nie wiem czemu jestem wściekły W sumie wszystko dobrze się kręci Ej na koniec pozytywny temat Oczysz. Taika Waititi bardzo fajny reżyser Spokojamos. Tak. Świetny typ tak. Fajnie się z nim wali kokoro o, e, Będzie ustami, robił tak. Flasha Gordona <laughs> Dla Disneya i Foxa Ale animacje o, doskonały pomysł. No, bardzo dobry pomysł, bo w sumie co? Eee, Matthew Vaughn i od Kingsmenów? Mm. I Julius Avery, Avery od Overlords też kiedyś grali. Eee, też kiedyś to robili. Przecież się próbowali zdevelopować Flasha, ale Flash jest chyba to jest taki Development Hell. I on zawsze będzie w Development Hell, jeżeli to będzie miał być film. A tutaj zrobią fajną kreskówkę. Ja jestem jak najbardziej taką za. Pełna pełnometrażową ale... z kinowym wydaniem? Tak, tak. Tak to no. wygląda. Z tego no ciekawy co pomysł, ale... Tylko wiesz, to jest oczywiście pieśń w przyszłości, nie, bo Tika ma y, teraz wydaje ten film y, Jojo Rabbit tak. o tym niemieckim chłopcu, który ma wyimaginowanego Wiesz co za film? Nie. Jest o chłopcu w Niemczech, jego mamą jest Scarlett Johansson i on odkrywa, że jego mama ukrywa y, m, małą dziewczynkę, która jest żydówką. Tak. I nie może sobie z tym poradzić, bo jego w ogóle wyimaginowanym przyjacielem jest Hitler, którego gra Dika Ze wszystkich osób, więc ten Hitler wygląda, mwa, naprawdę tako. No i to wychodzi w październiku. Tak tak jak, Mówi też tym nowozelandzkim akcentem. No nie? nie, widziałem tylko Ej. promo zdjęcia, nie, nie, ma, nie wiem, czy jest trailer w ogóle do tego. Listen, no, a potem hitler. przecież się zabiera, więc to jest, teraz chyba promuje to, bo to wychodzi w październiku, tak? A teraz w lipcu zaczyna Akire robić. A tak, to akurat przecież. słyszałem, ale, mm, ale właśnie, no, ja, słuchaj. No ja jest, ja wiem. No to jest to samo. Cowboy Bebop to samo. No, po co w ogóle się za to brać, nie? Ale tak. już tutaj przynajmniej wiem, Zach że Zach Efron jako. jako... <laughs> to nie, nie miał być ten Harold, Harold, z Harold Rami? i Kumar. Harold nie, Harold, z Harold i Kumar nie ma być tym spajkiem w Cowboy Bebop. Jak się ten koleś nazywał? On przez pewien czas był też doradcą prezydenta Obamy. Nie, to Kumar. Dobra, to nie wiem. No jak, stary, no jeden jest Azjatą, a drugi jest... Ja nie jest, widzę pochodzenia. Jest... Ja, 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 ci, ja ci mówiłem, że ja już nie widzę pochodzenia od czterech lat? Nie. nie. nie kiedy z, z, w dziwnym wypadku z Ebonitem, kiedy ugryzł mnie na promowanie Arkeli. Zadowoleni jesteście, kurwa? Nie, 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 nie. Hola, Arkeli News są prawdziwe. Są? Tak, tak. O, ceces, To to ta, dopiero będzie pozytywne Arkeli Radar, no to by się przydało kilku dziewczynom Trzy dni temu Arkeli y sędzia, Pojawił się w sądzie, gdzie Przedstawiono DVD Przedstawiające pornographic material With a minor I Arkeli dalej twierdzi, że to nie jest on No nie, on nie jest pewnie tym minorem Więc jeżeli, jeżeli tak zaprezentowano mu to pytanie Mr. Judge I'm, I'm definitely not this minor I'm not this minor I'm not this minor I'm not I'm not that kid, I Jesus ale I'm to, i... the camera. is from the point of view. <laughs> Może może POV w jego wypadku to jest POV on vision. <laughs> <P> on vision. <laughs> o, ma nie przebijamy tak. Yy, on, yy, wiesz, on już mam, on sobie, ty, bo to wiesz, Fak, że to są, to mroczny, to są ten kolejne ten... charge, które się, <grym> wiesz, dokładają, nie, na... i na każdy <grym> jest kolejny bond, tak, ja. więc on już sobie nazbierał jeden milion dolarów tych wszystkich, je, jak, ty, kaucji, tak? Kauci, ja. Ja. No, tak kaucji. 25 bondów wydał, już więcej niż 2... <grym> prawdziwych bondów. Mm. Biedny, no, nie, w ogóle nie biedny Nie, no, dziwny chłop, który, kurwa... E Raz, że źle robił, a wokół niego ludzie pozwalali mu na to, tak? To możemy. O Jezu, ale to kurwa. Ale to ponure ponura historia. Straszne. Wszybcie. Chciałbym kiedyś zobaczyć zakończenie sagi Roberta, yy, Roberta Kelly'ego. Robert Kelly. No cóż. Jak to się skończy, ale, ale może nawet jak wiesz, poznamy wyrok i, i, i trafi do więzienia, to i, i tak. Tak jak słyszałeś o tym, że Bill Cosby na Father's Day dalej mówił, że on jest. Yy, Role, role model father of America. No ale gdzie on? Przecież nie we więźniu siedzi? Ja nie wiem, co się z nim dzieje. On chyba jest, wiesz, się czeka na uprawę mocno, w mo, 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 wyroku? A, no. Wiem, że on no, miał dość poważne tam, <laughs> poważne miał zarzuty, to nie są żarty. W ogóle tam, oczywiście rozróżniamy wszystkie Wszystkie rzeczy, które się dzieją, ale Louis C.K. w Polsce, e, tak, ta, na dniach, moi drodzy. A e idziesz w Warszawie? Nie, nie, ja nie, przyznam, że ja jakoś mnie te... Wiem, że jak to zabrzmie przerażająco, ale mnie nie interesuje za bardzo te anglojęzyczne anglo anglo występy przesadnie. Eric Andre jest w Berlinie, na to chciałem w sumie <noise> Ooo, hello, ale... a kiedy? No, jakoś jeszcze nie, 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 nie pomnę. Um... Nie nie jest wielu, które ja chciałbym zobaczyć, a Luisa nie wiem, czy bym był w stanie. Pewnie bym się dobrze bawił, może nawet. Ja jakoś jestem w stanie moralność zachować sobie, schować do kieszeni, korzystam z wielu bardzo niemoralnych usług. Eee, na przykład, piłowimi to też jest, jest nie, ale, ale prawda jest taka, że chyba bym się nie bawił tam najlepiej, jak myślę. Nie wiem, to jest dosyć ciężki, ciężki temat e, dla każdego. Nie, no ja nie wiem, ja myślę, że bym wyjął fujarę i bym się bawił świetnie. Wszyscy by się tam bawili. By Ale to by było śmieszne, jakby wiesz. Full on harambe, kurwa, poszedłem <laughs> Wszyscy, kurwa, scharambowali go tam. I've been harambed! Maybe. No nie wiem, zobaczymy. Ale ciekawa sprawa, że to jest tak naprawdę, facet robi sobie test materiału, bo to nie jest jakikolwiek oficjalny występ. Właściwie ogłoszony miesiąc przed. Bilety poszły natychmiast w Czechach, w Polsce jeszcze chyba trochę zostało. W Warszawie się skończyły, w Krakowie tak? jeszcze są. Tak, A, no w Warszawie jest... jest w środę, w Krakowie jest w piątek, więc. No, huh, to co on. To kurwa jeden dzień, nie... nie patrzą na niego ludzie, na pewno gdzieś kutasa pokazują. Na ci. bank. Fuck! Trzeba co go za... sprawdzać. Co za Duderino. No, przyznam, że to były smutne smutne momenty, eee, ale fff, jak to mawiają. E, the proof is in the ba banana pudding. A nie, to mówię. Nie pamiętam kiedy, to chyba było w jakimś, jakimś kontekście było powiedziane. Nie zdążyliśmy powiedzieć o, e, o wydarzeniach ze świata boksu, następnym razem na pewno się uda. Tak. Słuchajcie, e, ale co, dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy, trochę mniej o grach na szczęście, bo ostatnio, ja przesłuchałem właśnie, przepraszam, jeżeli wsłuchujecie się w nasze słowa, żeby znaleźć porady duchowe, jak najlepiej swój dach wyposażyć w, w bardzo trwałą dachówkę. Jaką jest ten No tak, sama nazwa wskazuje, ale to, no, poprzednie dwie audycje może nie były dla was, bo bardziej się skupialiśmy rzeczywiście na tematyce growo takiej wyjątkowo superbohaterskiej. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę się dokulturalniliśmy. Czy jakieś może japońskie słowo uda ci się na sam koniec jeszcze wrzucić, żeby ludzie kojarzyli? Ale, że mam teraz powiedzieć ze swojego języka? W wokabularzu, tak, żeby, żebyśmy się dowiedzieli czegoś, żeby było, bo się staramy... Proszę o bardzo, bradu Pittu. Bradu pitu, i co to, to znaczy? Brad pitu. Okej. What? <laughs> Shit. To muszę pójść, idę teraz na, wiesz, kamienie ten rzucam. Skipping Stones. Ten, Master Splinter w wersji muzykalowej, a raczej tej na żywo to co byli turtlesy to właśnie miał swoją własną piosenkę o rzucaniu Skipping. kaczek. Ale gdzie on rzuca te kaczki w tych ściekach? To jest pytanie, do, którego nikt tam sobie nie zadał. Faktycznie, Jakie? myślę, że jeżeli jest wynaleziona maszyna czasu, to po to, żeby zadać to pytanie. Dobrze, no to co? Chyba panie my powoli... Bóg Będziemy i... się kończyć. Mhm. Myślę, że nauczyliśmy się dużo. Ja jeszcze, ja, jeśli jest za mało, to ja jeszcze sprzedam, skoro już jesteśmy przy tak zwanych Turtlesach, to ja sprzedam e, taką ciekawostkę, że tam walczyli z Food Gang. Food gang tak. I to była parodia The Hand. The Hand, tak. Z komiksów Marvela. Tak, bo to ogólnie była parodia Daredevila i i Batmana pisanego przez wspinających spina, się Franków Millerów tak. i im, im podobnych. There you go. Takie Turtlesy. I, były, I komiks jest o wiele bardziej taki tak. mroczny niż Kreskówka. Takie ku... Chociaż w Kreskówce Shredder zostaje w, na końcu zostaje zgnieciony w śmieciarce, tak. więc nie zapominajmy o tym. To mnie troszeczkę poryło, jak byłem dzieckiem. Przyznam, no. Chociaż mogliśmy się spodziewać, bo się nazywa Shredder. No ale nie Shred, nie, nie, nie. kompakter, Sh tylko Shredder. Aha, myślałem, że się nazywa Shroter. <laughs> no dobra, słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy. Miłego e, popołudniczka. Pysznej kapu kawusi, trzymajcie się ciepła, z tej strony Bartoz Zalewski. I Kacper, na razie. Seriously man, you and me, we're fucking done professionally.